Siemka, to jest Werplo, jeden z właścicieli Bytowa i to krótki filmik prezentujący nową frakcję Pomoc Drogowa, która została w sumie dodana dzisiaj i chcę wam po prostu pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Sam budynek jest w domkach, na początku mamy recepcję, w której dołącza się do teamu. Team oczywiście jest tylko dla osób z grupy, a żeby być w pomocy drogowej trzeba zdać rekrutację. I dobra, pokażę wam w skrócie, jak tutaj mniej więcej to wygląda. Mamy garaż, oświetlę go trochę. Tutaj jest światełko. Pięknie, te wszystkie bramy da się otwierać, ale jest to głównie tak do odgrywania. Raczej tutaj no po prostu nic nie ma, żadnej interakcji raczej nie będzie, chyba że coś się zmieni. Ale mamy tutaj pokój, w którym się ubieramy. Specjalne ubrania mamy, usuniemy sobie jakieś akcesoria. Ubrania dla pomocy drogowej, zamknę sobie teraz drzwi. I tak, przejdę sobie do góry, pokażę mniej więcej jak wygląda góra. Też drzwi są otwierane. Taki mały pokój, zapchaj dziurę. Tutaj jest to samo, taka bardziej kuchnia. Tak, żeby było, jakieś zdjęcia też mamy rozwieszone. Ale dobra, przejdę sobie, wyjdę sobie z budynku i pokażę coś, co jest najlepsze. Bo chyba każdy by to chciał. Dobra, otworzył sobie garaż. Mamy lawetę. Laweta jest całkiem skryptowana, już gotowa. Wchodzimy sobie do lawety. Wyłączę sobie już migałki ostrzegawcze, dobra. Tutaj mamy przycisk do sprawdzenia, czy auto znajduje się w naszym dystansie. Dobra, nie znajduje się jeszcze, podjedziemy bliżej, auto się już znajduje. Klikamy, żeby zapakować na lawetę. Mamy auto na lawecie, ponownie klikniemy, to auto z tej lawety schodzi. Tutaj na tym białym pasku się respita auta, ale ja sobie teraz zawrócę troszkę. Dobra. I mamy biały, jak to powiedzieć, no po prostu biały part, na który się wjeżdża. I odkładamy lawetę. Ojejku, nie odkładamy lawety, tylko pojazd. Za każdy odłożony pojazd dostaje się 50 zł na naszej gierce i możemy dalej jechać. Dobra, odstawię sobie lawetę. Na razie jest to tak firma zrobiona po prostu, żeby była, ale niedługo będziemy dodawali nowe aktualizacje. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda w skrócie cały budynek, bo cały budynek jest dosyć spory, całkiem ładny. Tutaj główne logo i tak to się prezentuje z dnia. Dobra, dzięki za obejrzenie filmiku i trzymajcie się, widzimy się w kolejnych aktualizacjach.